flaszka. Cześć wszystkim, tu Rudek, a to Flacha, czyli najlepszy przegląd tygodnia w skokach narciarskich. Na samym początku chciałem przeprosić Was za zeszłotygodniowe problemy, po prostu mój mikrofon nie chciał ze mną współpracować. Mam nadzieję, że w tym tygodniu wszystko już będzie ok, wszystko będzie cycuś, glancuś i będziecie mnie słyszeć równie dobrze, tak jak ja słyszę siebie na odsłuchach, także zaczynamy! Sobie dziś powiem o zdanym licencjacie Piotrka Żyły, poważnej chorobie Andreasa Kofflera, niesamowitych wynikach Tomka Pilcha, dobrych występach Polaków w Neustadt oraz o Domenie Preucu, który wraca do Pucharu Świata na skocznie w Engelbergu. Ale na początek odpowiem Wam na Wasze komentarze. Jacek Maciejewski pyta się mnie, jakie szanse ma Kamil Stoch na triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Szanse są, a są oczywiście niższe niż w zeszłym sezonie. W tym sezonie większa ilość skoczków ma po prostu lepszą formę, jest lepiej przygotowana do tego sezonu, bo powiedzmy sobie szczerze, sezon olimpijski motywuje nie tylko dwóch czy tam trzech skoczków, ale na pewno większą ilość skoczków. Szanse są, ale moim zdaniem warto byłoby skupić się w tym momencie na olimpiadzie niż na Pucharze Świata. Wojtek Szymosz pyta mnie, czy był kiedyś czarny skoczek? Ciemnoskórzy skoczkowie byli, skakali, jednak o więcej informacji zapraszam Cię do materiału użytkownika Jumper TV na temat ciemnoskórych skoczków. Tam dowiesz się więcej niż ode mnie. Mateusz Stów pyta się mnie, jakie skocznie odwiedziłeś? Obecnie zaliczyłem tylko skocznie w Wiśle, ale moim marzeniem jest pojechać na Puchar Świata do Planicy i do Zakopanego. Piotr Chojnacki pyta się mnie, co się dzieje z Czechami? Słuchajcie, tutaj trzeba podejść do tego tak, że Richard Schallert lubi sobie po prostu czasem poeksperymentować. Teraz w czeskiej reprezentacji najbardziej doświadczonym skoczkiem jest Roman Kołdelka. Wcześniej był to Janda, a jeszcze wcześniej był to Jarosław Sakala. Słuchajcie, wiecie co? Sprawa wygląda tak. Oni po prostu muszą się oskakać. Jak się oskaczą, to będą groźni. Wygrają tam może parę konkursów Pucharu Świata. Będą często wskakiwać do dziesiątki. Musicie zrozumieć, że czeskie skoki nie mają aż tylu talentów, jak choćby austriackie skoki, jak swego czasu Morgenstern, jak swego czasu Schlierenzauer, jak swego czasu Andreas Kofler, jak swego czasu Matthias Hafel czy Lukas Miller, że oni od razu debiutowali i od razu zdobywali bardzo wysokie pozycje. Nie, to tak nie wygląda, jeżeli chodzi o czeskie skoki. Oni muszą się oskakać, muszą nabrać tego doświadczenia, muszą nabrać dużo tego doświadczenia, a jak go nabiorą już bardzo dużo, to będą naprawdę groźni. Jakub Cieczko pyta się mnie, co sądzę o Tomku Pilchu. Ten temat to jeden z segmentów dzisiejszego odcinka, także mam nadzieję, że moją wypowiedzią wyczerpałem Twoje pytanie. Na samym początku jeszcze tylko chciałem Wam powiedzieć, że Maciek Kot po ostatnim upadku w Neustadt czuje się dobrze, nic sobie nie poobijał, więc spokojnie może wystąpić w Engelberg. A to nie była sosenka. Bracia Pierdolec, jak ja Was kurwa nienawidzę. Wiem, że ten temat jest stary jak internet, ale chciałem tylko Wam przypomnieć, że Piotrek Żyła, tak samo jak Robert Lewandowski, obronił swoją pracę licencjacką. Mistrz świata w drużynie zrobił to na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Bielsku. Tak samo jak Lewandowski, również tak samo jak u Lewego, praca była pisana o sobie, a jej temat to pewność siebie sportowców na przykładzie reprezentacji Polski kadry A w skokach narciarskich. Skoczek, jak sam stwierdził, miał na to czas. Zdobycie tytułu zakończyło 9-letni okres jego nauki. Dzięki temu Piotrek może być lepszy, jeśli tylko zacznie postępować tak samo jak napisał w swojej pracy. Być może wtedy zacznie zajmować lepsze lokaty niż siódma, co da nam więcej punktów w klasyfikacji Pucharu Narodów, a samemu Żyle może przynieść indywidualny medal olimpijski. Miejmy nadzieję, że to, co tam naskrobał, nie jest tylko zbiorem pustych słów i spowoduje u wiewióra wzrost jakościowy, jak i wzrost formy.
Jeden z członków złotej generacji austriackich skoczków, Andreas Kofler, ostatnio zniknął ze świata skoków. Wielu myślało, że jest to spowodowane tajnym programem przygotowań do igrzysk, jednak jak niedawno podała oficjalna strona FIS-u, skoczek choruje na ciężką chorobę autoimmunologiczną, która automatycznie wyłączyła go z trenowania i startowania. Miejmy nadzieję, że Andreas wygra walkę ze świństwem, które znajduje się w jego ciele i szybko wróci do startu w Pucharze Świata. Dziwnie się ogląda starty bez sympatycznego Austriaka. Także Kofi, nie składaj broni. To jest do wygrania. Wielu z nas narzekało, że w zeszłym sezonie nie ma nowych twarzy wśród polskich skoków. Ta sama oklepana kadra skacze, robi dobre wyniki i nic się nie zmienia. Jednak może jest to przełom? Nie wykorzystaliśmy dobrze potencjału Andrzeja Stękały, to może nauczeni na swoich błędach o wiele lepiej postąpimy z Tomaszem Pilchem. Ostatni weekend na olimpijskiej skoczni w Whistler, Vancouver pokazał, że może coś dobrego się z tego urodzić. Tomek swoimi startami pokazał, że nie tylko Stoch i spółka mają patent na wygrywanie zawodów, co pokazał w sobotę, deklasując resztę stawki. Nie był to jednak one day show. W niedzielę Pich uplasował się na 7 pozycji i coraz głośniej puka do kadry. A oby wreszcie ktoś otworzył mu drzwi i pokazał, że jest w niej mile widziany. Im więcej świetnie skaczących Polaków, tym lepiej dla przyszłości tego sportu. Skocznia w Neustadt to dobre miejsce, by pokazać, że jednak coś znaczymy w światowych skokach. W sobotniej drużynówce Polacy skakali naprawdę pięknie i nawiązali równorzędną walkę z rakietami Sztekla. Przegrali tylko o 0,8 punktu, zdentronizowali Niemców i zepchnęli z podium Austriaków. Kapitalne skoki oddali Kubacki oraz Stoch. Kot, jak to w tym sezonie bywa, nie miał szczęścia do warunków. Żyła jak to żyła, skoczył swoje i to wystarczyło na drugą lokatę. Mimo zapowiedzi, że wiatr pokrzyżuje plany organizatorom, konkurs sobotni odbył się w miarę sprawiedliwie. No właśnie, w miarę. Jak to stwierdził Maciek Kot, każdy z Norwegów skakał w lepszych warunkach. Tego samego nie można było powiedzieć o niedzieli. Fatalne warunki, ciągłe przesuwanie rozpoczęcia i taniec z belkami trochę wypaczyły konkurs. Na plus Konstantin Schmidt. Młody Niemiec zaliczył personal best. Do dziesiątki wskoczyli też Noriaki Kasai, Junshiro Kobayashi i Kamil Stoch. In minus sama organizacja. Ja rozumiem, że czas antenowy, sponsorzy, że cały hajs, który trzeba było wyłożyć na ten cyrk. Pamiętajmy jednak o tym, że Neustadt słynie z wiecznej pogody, więc moim zdaniem wyłożenie paru euro na kurtyny wiatrowe nie zaszkodziłoby, a sam konkurs nie byłby zagrożony. Popatrzmy na Rukę. Tam akurat założenie kurtyn wiatrowych spowodowało, że nagle wiatr nie przeszkadza. Jak ręką odjął? Słoweński wielbiciel papryki, dominator zeszłego sezonu, człowiek z najwyższą czułością myszki w DSJ-cie. Domen Preuc wraca na skocznię w Engelbergu. Betonowy Goran postanowił dać mu wystąpić na skoczni, na której przecież jest rekordzistą. Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie dla skoczków słoweńskich, którzy obecnie są w niemałym dołku. Jedynie Tilen Bartol coś tam skacze, ale nie jest to na tyle dobrze, by bić się o podium. Przyznam szczerze, że ciągłe zmiany na podium między Niemcami a Norwegami nudzą, więc może on wprowadzi trochę urozmaicenia. Przystanek Engelberg. Tu wygrywał Małysz, Stoch, a nawet Janek Ziobro. To idealne miejsce, by pokazać polską moc w skokach. Także wszystkie rakiety na pokład, odpalamy je w odpowiednim momencie i wszystko wraca do normy. My name is John and I'm from Poland. And his name is John Ziobro!